Witam przed Państwem Wilkosław Wilczyński i zapraszamy na nowy program informacyjno-rozrywkowy o nowości. Mamy luty 2015, a w nich król Fikimiki w Orebie, porwanie wiatraków przez człowieka żabę, rutynowe badanie wzrostu, masowanie rąk, robótki ręczne na dzień babka i babci. Doświadczeń świata pojawił się król Fikimiki. Oto transmisja tego wydarzenia. Jest tam nasz reporter Michał Grabowski. Dobra, czyli Fikimiki, Fikimiki! Wszyscy dzisiaj go odwitają. Kierączkami rozmachają. Dzień dobry. Telewizja. Ole włoski. Witamy serdecznie. Tu się dzieje. Dzisiaj mamy króla z Afryki, proszę pana. Przyjechał do nas z Afryki, Fikimiki. A tu nie... No proszę, tu wygląda jakby jeden z łówców. Że co? Tu wygląda jakby tu był jeden z łówców, a nie król Afryki. No tutaj jest król Afryki, Fikimiki, proszę bardzo, tu. Proszę, za 2 złote sprzedam. Może być? Może być. Dobra. Ma pan jeszcze do nas jakieś pytania? Co robicie na co dzień? Na co dzień? Co my robimy woźna na co dzień? Przebieramy, sprzątamy, jemy, śpiewamy. Śpiewamy, tu o szczurach, co tam jeszcze? I takie głupotki mamy. Bardzo ciekawe. Co? Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, nie? Kontynuować. Tak, tam kible szorujemy. No, bez tego, prawda? Nie, tylko mestosem polewamy kible, tego szorujemy tak pięknie. Co tam jeszcze robimy? Co jeszcze robimy? Paulina tu mówi, się zgłasza, muzyczki słucha disco polo, na przykład ta nasza Paulinka, wiesz? Kinga, ona się cała zgłasza, widzisz, na lekcji. No, Kinga bajki ogląda, nasza Kingusia. Piotruś się bardzo często śmieje. Co tam jeszcze, panie? Jakie pytania? Mam jedno pytanie. Jakie? Jak tu się pani dobrze czuje? Pani Weroniku? Ja się bardzo dobrze czuję, widać? Paulina, jak się czuje? Nogi mi się zapytaj. Dobrze się czujemy. Dobrze. Tak, panie Michale. Nie, pan jest operatorem, proszę uprzejmie. Pan jeszcze zadaje pytania nam tam jakieś. My się tam przygotowały. A co będzie teraz? Co będzie teraz chwilę robić? Co będzie robić? Mamy w planie... Jasno. Jasno, ciemno. Bawimy się dzisiaj. Z dziećmi. Potem robimy knira. Po obiedzie przebieramy, potem dajemy ząbki i robimy pożegnanie. Dzisiaj mamy dzisiaj taki plan. Dobra, dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Dziękuję. Pa, pa. Wiki, 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 wiki. Przyjechał król z Afryki. Wszyscy dzisiaj go witają. I roczkami mu machają. Stycznia o godzinie 18 nasze studio otrzymało nagranie, w którym człowiek żaba żąda okupu 2 ton suszonej kiełbasy za wiatraki elektryczne. Nasz reporter Daria Labuda była na miejscu, gdzie dokonano zbrodni. Policja, policja,
W sali edukacyjnej odbyło się rutynowe badanie wzrostu. Zapraszamy na reportaż. Poprzeszkadzać? A w jakim celu? Nagrywam wiadomości. Nagrywa pan wiadomości, no to nieźle. Czego pan się chce dowiedzieć od nas? Pobytu pasa ci nie podamy. To wy to mówiliście przed chwilą. Robimy mierzenie, mierzymy się. Siebie, kredki, gumki, sznurki, co tylko popadnie. Chcesz znać jakieś szczegóły? Tak. Chcesz ci zmierzyć? Daria, do naszej miary. No właśnie, Daria. Mamy tutaj, zobacz, oryginalną miarę. No. A nie. Damian, puścisz tam Darię? Dobra. Mogę stare kreski, bo zaczną się mieszać. Dobra, tu jest Daria. Wiktoria, teraz wchodzi do mierząca. Chodź, ja trzymam, a ty do kreski. Ja mylę nic. Kamelę do... Pani mlejka? Nie, tu była Daria. Wyżej. 150, ile? 7, 8. Opuszczę tego, wyprostuj nogi. Tak całym ciałem poszatuj się, oprzyj. I oprzyj się. O. No i gdzieś to. Dobra. Bardzo ciekawe to panie robią. 43. Idziemy. Teraz idę tam się zmierzyć. Gawiecką, to byłoby najłatwiej. Tak mniej więcej, dobra? Dobra. Dobra. Wszystkich po kolei. Lecimy dalej. O, byłoby. Powiedzmy. Poczekaj. Taką właśnie, tak się mierzy małe niemowlaki należącą. Kładzie się na brzuszku i potem tak plecą. Dziękuję za wyjaśnienia. 1,47 m. No, to pewnie nam pasowało. O, bardzo dobre. Do widzenia, panią mi przepraszamy za zgadanie. Pani ci szkodzi, Załapał się na masaże rąk, ale nie otrzymaliśmy żadnego darmowego masażu. Nasz producent Damian Woźniak musiał za wszystko zapłacić. No, nie ma pani ani możliwości. Teraz chodzimy w to budale. Te dwa jeden. Dzień dobry, telewizja Olewok. Czy co wy robicie? Jest całego. Dzień dobry, Michałku. My w tej chwili Martynce i Marcinkowi masujemy rączki. Karolinka dzisiaj poszła do pani Ani, przepraszam, do pani Aśki, a nasza Aneczka jest na hydro, ma w tej chwili hydro, wiesz? A ja mam jeszcze szczególniejsze tutaj, ładniejsze. Tak. I gdzie jest pani Ania Makowska? Pani Ania Makowska jest z Anką w hydro. Anka w tej chwili ma hydromasaż. U! Wiesz? Na ten masaż polega na... Masaż polega na tym, że musimy każdy paluszek, wszystkie 5 paluszków wymasować, dłoń w środku, dłoń z wierzchu. Jest to bardzo przyjemne. Jak widać, popatrz na Marcinka. Zobacz, jaki Marcinek jest zadowolony. Martynka też jest zadowolona, tak? Że my tutaj rączki masujemy. Przygotowujemy, słuchaj, rączki do pracy, tak? Piłeczki. Możesz sobie podotykać. Proszę. Podotykaj sobie. Mamy piłeczki, które mają takie różne faktury.
No. I teraz będzie Martynka i Marcinek. Ostatnio w ośrodku był Dzień Babci i Dziadka. Nasz reporter, dobrze nam znany Michał Grabowski, wszędzie się pojawia i puka do drzwi. Nagle zobaczył wielkiego bałwana. Kutali w budynku w tym miejscu, łapu na górę. Jest. Co to za cieniasy idą? Paskowanych bluzkach. I idziemy na górę i właśnie wchodzimy do paniaki. Dzień dobry. Dzień dobry. To panie robią? Bałwana. Ale spytaj się tej młodej damy. Powiedz, co robisz, Karolina. Co robisz? A z czego ten bałwan jest? Karolinko, z czego on jest? Jak to się nazywa? Kulka. A to? Jak to się nazywa? No pięknie! Zrozumiałeś, steropian. Ona wszystko wie, to jest dolna bestia. Panie wie, że dzisiaj jest Dzień Babki? Tak? Karolina, dziś jest Dzień Babci. Nie, ale co to? A co chcieliście, żeby wam złożyć życzenia z tej okazji? Nie, chcieliśmy zapytać. To będzie się robić na nich kwiatki. To myśmy już zrobili, tam na dole są kwiatki. Panie, ale panie, panie, kamery proszę zobaczyć. Tu Maciej zrobił kwiatki. Pięknie. I jeszcze kuleczkę tu na guziczki, guziczki. A to będzie ty. A to będzie ty. Później robić. Później będziemy robić kapcie dla babci z gazety. Bardzo ciekawe, chciałabym zobaczyć efekty. Tobie też zrobimy, spokojnie panie. Oj nie, nie wolno wysypywać. Kończymy nasze miesięczne wiadomości. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na prognozę pogody, którą poprowadzi Wiktoria Plaka. Do zobaczenia. Ciao. Thank you.
krabnąc mamutką o robotkę. Ile ma ten, jak cię nazywać i ile ma trąb? Nazywam się Klaudia Szymoszka. Tak, mam 15 lat. I mieszkam w Migach. Co cię zajmuje? Ja śpiewam. A ponad śpiewaniem? Bo śpiewanie mnie tamte. Gdzie chodzi do szkoły? Ojem się na komisę. I co tam robi? Świcę u pana Jacka. Czytam pizzę. A co jeszcze robicie w szkole? Jeździcie gdzieś po wycieczkach? Tak, jeździmy na basy, do kina, na teatr i na takie. A wycieczki gdzieś dalej? Ja daję moim gestom, jadę do babci mojej, a im wstanie szyję. Potem do dzieci, do wujków i do wszystko. A do kogo będziecie na wycieczki? Do granicy? Te byliśmy małku. Dziecięce. I to wszystko. Thank you.